Znów mam przyjemność powitać Państwa w gmachu Filharmonii Narodowej. Jest 15 października. Przed chwilą skończyły się popołudniowe przesłuchania trzeciego etapu 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Rozpoczął tę popołudniową sesję pan Erik Lu, niespełna 18-letni pianista, reprezentujący Stany Zjednoczone. I tak się składa, że kształcony ostatnio pod kierunkiem tego samego pedagoga, który kształcił Kate Liu. Nazywa się on Robert McDonald. Związany jest od 8 lat z Curtis Institute w Filadelfii. Muszę powiedzieć, że ta kolosalna różnica tych dwóch osobowości, z jednej strony Kate Liu, z drugiej strony Erik Lu, świadczy wspaniale o podejściu do nich tego wspaniałego pedagoga, ponieważ pedagog nie tylko jest tym, który kształci aparat gry, świadomość muzyczną, inteligencję muzyczną, ale także sprzyja rozkwitowi osobowości. Jeśli w jednej klasie mogą rozkwitać tak różne osobowości, to znaczy, że istotnie pedagog temu rozkwitowi sprzyja. Ale jeżeli chodzi o samo wrażenie z występu pana Erika Lu, to muszę powiedzieć, że po jego pięknym recitalu w drugim etapie konkursu odczuwaliśmy dzisiaj pewien niedosyt. Grał cały opus 28, czyli wszystkie 24 preludia i grał trzy mazurki z opusu 59. Ja nie wiem, co się stało. Jest jakieś wahnięcie w formie. Przypominam sobie, przed 15 laty takie wahnięcie w formie też przeżył Aleksander Kobrin, skądinąd świetny pianista, później sprawdzający się na estradach świata, laureat tamtego konkursu w roku 2000. Czy pan Erik Lu, to jest moje podejrzenie, wziął jakieś środki uspokajające? W każdym razie był to nie ten sam pianista. Grał jakoś tak obojętnie zupełnie. To nie była ta ręka, to nie była ta technika i to nie była ta ekspresja. Po prostu ostygł całkowicie. No stąd właśnie niedosyt. Czasem błysnęła wspaniała pianistyka, na przykład w arcytrudnym preludium bemol, no ale w gruncie rzeczy właściwie ludzie patrzyli na zegarki, co jest najgorszym oznakiem słabej treści płynącej z estrady. Ja chciałem przypomnieć takie założenie istoty wspaniałej sztuki retorycznej, a wiadomo, że muzykę odnosimy tutaj często do tej ars benedicendi, czyli sztuki pięknego mówienia, do sztuki retoryki. Otóż jej niedościgniony mistrz Marek Tullius Cicero mówił, że mówca powinien spełnić trzy właściwie postulaty. Jego powinnością jest docere, delectare et permovere, czyli pouczenie, danie przyjemności i wzruszenie. Pouczenie to otwarcie oczu słuchacza na głębokie treści, które niesie dzieło, czyli taka funkcja edukacyjna, odkrywcza, rewelatywna. Delectare, przyjemność. Prawda, przyjemność estetyczna, spowodowanie zachwytu nad pięknem dzieła, a permovere, wzruszenie, wstrząs. Ani jednego z tych trzech postulatów sztuki pięknego mówienia, a więc i sztuki pięknego wyrażania się w świecie dźwięków, tutaj pan Erik Lu dzisiaj nie spełniał. Po nim pojawił się na estradzie młody pianista 20-letni, Polski, pan Szymon Nering, drugi wychowanek profesora Stefana Wojtasa. No, proszę Państwa, jest to sukces wyjątkowej miary w konkursie chopinowskim, żeby jeden pedagog wprowadził do trzeciego etapu, a więc do półfinału, dwóch swoich wychowanków. Jest to oczywiście ich sukces, ale też wielki sukces pedagoga.
O ile pan książek zachwycił swym występem, o tyle niewątpliwie wysoce utalentowany Szymon Nering no, miał występ na, powiedziałbym, różnym dość poziomie. Wydaje mi się, że może niewłaściwie postąpił, że swój występ zaczął od wykonania serii etiud, aż 9 z opusu 25, co oznacza, że gra te etiudy wszystkie, ponieważ dwie etiudy z tego samego opusu, dzisiaj niegrane, wykonał na swoim recitalu w pierwszym etapie konkursu. Więc oczywiście opanował te wszystkie etiudy, ale opanować etiudy, a w stresie konkursowym zagrać z taką odpowiedzialnością, no to jest pewne ryzyko, to jest dowód wielkiej odwagi, ale za to się zapłaciło dzisiaj cenę. Nie wszystko wyszło tak, jak w spokojnych warunkach pan Szymon Nering z całą pewnością potrafi te etiudy wykonać. Grał mazurki opus 33, no i wreszcie wykonał sonatę bemol. Mam wrażenie, że był troszkę zmęczony. To jest jednak wielki, jak mówią Anglicy, challenge, wielkie wyzwanie, wykonanie takiej serii etiud, jeszcze w dodatku tak potężnych jak etiuda h-moll czy etiuda c-moll, ta zamykająca opus 25. Wobec tego trochę, mówiąc kolokwialnie, nie wstrzelił się we właściwe tempo pierwszej i drugiej, jakże trudnej, karkołomnie trudnej części sonaty bemol i stąd nie wszystko mógł pokazać z taką precyzją, z taką plastyką, jak tego wymaga faktura tego dzieła. Znalazł się w marszu żałobnym i zamknął swój występ finałem w takich ciemnych barwach. Jest to pianista bardzo utalentowany i na pewno sam ma też niedosyt, gdy chodzi o jego dzisiejszy występ, ale niezależnie od tego, jak potoczą się jego losy dalej, to chcę powiedzieć, że nikt z tego konkursu, kto zaszedł tak wysoko, nie wychodzi z pustymi rękoma, bo to doświadczenie, które tutaj stąd się wynosi, a także spotkanie z wielkimi talentami, naprawdę największymi ze świata, to będzie owocowało przez najbliższe lata jego wzrastania, jego formacji i jego współpracy z tak świetnym pedagogiem. No i wreszcie Georgis Osokins, ten pianista, któremu poświęciliśmy wiele uwagi w drugim etapie, który tak zafascynował publiczność konkursową. Ja Państwu wtedy, komplementując jego grę i starając się zdefiniować jej istotę, powiedziałem, że mnie on przywodzi na myśl Franciszka Liszta, zresztą z profilu podobny jest do tego młodego Liszta. I usiłowałem też jakoś zlokalizować w historii kultury europejskiej ten typ jego mowy dźwiękowej, jego gry, jego wirtuozowstwa. Powiedziałem wtedy, że właściwie to jest pewna postawa artysty, która ma swoje źródło w kulturze manieryzmu i która to postawa najlepiej streszcza się w takim słowie, w takiej kategorii końca XVI wieku, terribilita, czyli porazić, wstrząsnąć, rzucić na kolana widza czy słuchacza, w tym przypadku w podziwie dla potęgi artystycznego kunsztu. No, z tej postawy wyrasta też ta romantyczna idea wirtuoza jako takiego demiurga dźwięku, którą to ideę najlepiej ucieleśniał Niccolò Paganini. Zresztą on miał taką obsesję, mówił, że jeżeli artysta nie zadziwia, meravigliar, to była jego obsesja, jeżeli nie rzuca na kolana, to właściwie to nie jest wirtuoz z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście był on przeciwieństwem Fryderyka Chopina, ale taka właśnie postawa, ona stwarza niebezpieczeństwo przesunięcia akcentów, ponieważ okazuje się, że artysta zamiast być serwitorem dzieła, zamiast oddać się w służbę prawdzie i pięknu kompozycji, którą prezentuje, przede wszystkim na proscenium wysuwa swój kunszt, swoją dzielność instrumentalną. Nawet świetnie
wcześniej cytowałem Witolda Gombrowicza z pierwszego tomu jego dzienników i on to pierwsze jedno zdanie takie, charakteryzując ten przerost właśnie kultu wirtuoza, pisze tak, że nikt właściwie nie wiedział, co się gra, gdyż doskonałość pianisty przesłaniała dzieło Brahmsa, a doskonałość Brahmsa przesłaniała kunszt pianisty. Jakże różna jest wirtuozeria Fryderyka Chopina. Ona wyrasta z innego ideału. Otóż ona wyrasta z takiego ideału sprezzatura. To słowo użył Baltazare Castiglione w słynnym dziele z pierwszej tercji XVI wieku, a więc okresu renesansu, Dworzanin. I właśnie mówił, że jeżeli cokolwiek robi się kunsztownego, to trzeba stworzyć wrażenie, że rzecz nie jest trudna, że wręcz przeciwnie, że wykonuje się ją z łatwością. Powołał się na taką owidiańską maksymę ars est celare artem. Sztuką jest ukryć sztukę. Sztuką jest nie dać poznać, jak zadanie artysty jest trudne. I to jest właśnie ideał, który przyświeca sztuce Fryderyka Chopina. Dlaczego tyle temu problemowi poświęcam czasu? Bo otóż pan Osokins wykonywał dzisiaj na recitalu, wykonał trzy mazurki z opusu 59, no nie tak okazuje się błyskotliwie i tak przekonująco, jak te dwa, które zagrał w etapie drugim, mazurek cismol opus 41 i mazurek cismol opus 50. Grał Emprompti Gesdur opus 51, grał sonatę Hamol. Tę samą, którą wcześniej przed południem wykonywała w sposób zjawiskowy Kate Liu. I cóż się okazało, że już dzisiaj po prostu jakby jego czar artystyczny wyraźnie przybladł, bo ta mowa, którą przemawiała do nas Kate Liu, właśnie pokazując prawdę i piękno muzyki, stojąc w ogóle za tą muzyką, myśmy byli olśnieni zapierającym dech kunsztem gry Kate Liu, ale przede wszystkim stwierdzaliśmy, jakże cudowna jest ta muzyka Fryderyka Chopina. Natomiast w przypadku pana Osokinsa, no niestety był to tylko drugi plan tej wysokiej stawki konkursu. Był wyraźnie w cieniu, a mam wrażenie, że może miał świadomość, z czym jest porównywany, z kim jest porównywany i grał na przykład w walce, zagrał już zapędzone, no zupełnie nie na miarę jego pianistycznej biegłości, na przykład figurę w walcu Es-dur opus 18, pam, pa, pa, pam, sklejał, brudził, no po prostu coś się stało niewiarygodnego. Ta jego gra, ona im bardziej zbliżał się do końca recitalu, zbliżała się do granic szaleństwa. A więc jednak bardzo pouczający jest ten dzisiejszy dzień. Pokazała się niedościgniona wielkość muzyki Fryderyka Chopina i pokazała się niedościgniona wielkość kunsztu duchowego wymiaru gry zjawiskowej Kate Liu.